Projekt lekiem na całe, zło, na całe wyzwanie, powiedzmy. Widziałem właśnie ostatnio dwa ciekawe przykłady. W firmie produkcyjnej potrzebano usprawnić pewien z procesów. Kierownik wydziału nie potrafił tego usprawnić, chociaż całkiem sprawnie zarządzał swoimi ludźmi. No i powołano współprojektowy lider, który miał usprawnić zarządzanie, mając de facto władzę w tym projekcie nad kierownikiem wydziału. No i tą metodą projektową. Przeprowadzono zmianę. W innej sytuacji, sytuacja była dość pesymistyczna, bo ktoś wymyślił nowy, ciekawy produkt, wszystkie wydziały rzuciły się do roboty, z wyjątkiem jednego. Ze 5.12 okazało się, że praca wszystkich poszła na marne, bo ten jeden kozioł ofiarny nie zrobił tego, co miał zrobić. Kto winny? Kozioł ofiarny? Nie tylko. Mi się wydaje, że dużo bardziej winny był sponsor, który nie powołał lidera projektu, karty projektu i kamieni milowych. Co chcę przez to powiedzieć, że w momencie. Gdy mamy do rozwiązania jakiś problem albo do zrealizowania jakiś nowy ciekawy pomysł, to warto zacząć w klasyczny sposób, czyli powołać lidera projektu, ustalić z nim cel projektu, specyficzny, mierzalny, z terminem, kamienie milowe i dzięki temu prowadzić do celu, czyli projekt lekiem na całe wyzwanie.